W minioną niedzielę z okazji obchodzonego Dnia Dziedzictwa Narodowego Muzeum Regionalne zaprosiło mieszkańców do udziału w Grze Miejskiej. Tym razem był to Bełchatowski Szlak Historyczny związany z początkiem XX wieku, a konkretnie z naszymi lokalnymi bohaterami, wydarzeniami i miejscami związanymi z 1918 rokiem. W grze wystartowało pięć drużyn, zmierzyli się oni z piętnastoma zadaniami, w których oprócz znajomości historii miasta musieli wykazać się pomysłowością i szybkim kojarzeniem faktów.